Ja określam, że wszystko ma swoją cenę. Chcę powiedzieć o cenie pewnych rzeczy. Natomiast zanim o tym będę mówił, chcę się z Wami podzielić takim doświadczeniem, które miałem, takim bardzo empirycznym doświadczeniem, które miałem ostatnio podczas oglądania pewnego filmu. Ja lubię filmy oglądać, jak mam czas. Mało mam tego czasu, ale jak mam czas, to sobie lubię filmy obejrzeć. I obejrzałem sobie film bez reguł. Nie wiem, czy ktoś oglądał film bez reguł. Też nie polecam tego filmu dzieciom oglądać. Ale film bez reguł jest bardzo dobry film. Gra tam jeden z moich ulubionych aktorów, nazywa się Samuel L. Jackson. Bardzo sympatyczny facet. Kim jest ten bohater? No, on się zajmuje torturowaniem więźniów. Współpracuje ze służbami specjalnymi. CIA, z FBI, chociaż FBI to raczej nie, ale raczej CIA z innymi służbami. I kiedy służby sobie bezpieczeństwa nie mogły poradzić z jakimś więźniem, najczęściej byli to terroryści, tak? To zapraszali Samuela. I oczywiście Samuel był krytykowany przez wszystkich, łącznie przez tych, którzy go zapraszali. Czyli na przykład angażował go pewien generał, prawda, jak w tym przypadku, z tego filmu. Generalnie wątek jest taki, że jest jakiś gąstek, który pracował w CIA i nakradł materiałów nuklearnych i zbudował trzy bomby atomowe i w różnych miastach Ameryki je rozmieścił. No i teraz on nie chce powiedzieć, gdzie są te bomby. Aczkolwiek sam się daje złapać i chce być męczennikiem, tak? No i oni zapraszają Samuela, żeby Samuel go przekonał, żeby on powiedział, gdzie ma te bomby. Tak? I oczywiście w ogóle nie zgadzają się z tym, co Samuel robi, tak? Ale nikt inny nie jest w stanie wydobyć informacji z terrorystów. Wygląda rzecz taka, tak wygląda rzecz, że oni tam go przesłuchują oczywiście takimi swoimi metodami, wiecie jak to, że on tam jest związany, ten terrorysta, i oni go tam polewają wodą i go chłodzą jakąś tam dmuchawą. No i tak to najwyższy szczyt tortur, jaki oni tam potrafią zastosować wobec tego człowieka. No i Samuel przychodzi, mówi, mogę wejść, proszę, on wchodzi, bierze taką pałkę, która tam leży i od razu pobił tego żołnierza, który go tam przesłuchiwał. Zlał go z tłuki, skopał i wyszedł. W ogóle wiesz, tamtego palca nie dotknął, nie? W ogóle o co chodzi? Cały film, on jest związany z torturowaniem tego więźnia. Ten więzień nie chce się przyznać. W ogóle wiesz, o co chodzi? Ten więzień to jest symbol diabła. Oto w ogóle obejrzyj ten film i zrozum, na czym rzecz polega. Ten więzień to jest symbol diabła. Samuel Jackson, tak? To jest człowiek, który jedzie z diabłem do spodu, natomiast wszyscy są przeciwko niemu, nawet jego pobratymcy. Bo to, co on robi, to jest zbyt brutalne, to jest karygodne, co on robi. Wiecie, facet wsiął toporek, od razu obciął mu palec. Zanim nie zaczął rozmawiać, obciął mu palec, wiesz. W konsekwencji, ja nie będę o tego pana, obejrzycie, co tam się w ogóle dzieje. Facet jedzie do końca z nim, o co chodzi. Pokazana jest specyfika diabła. Diabeł niedociśnięty, posłuchaj mnie teraz, diabeł niedociśnięty do końca, rozumiesz? Rozwali ci i tak życie. W ogóle o co chodzi z diabłem? Nie ma takiej opcji, żebyśmy odpuścili diabłu. Jak my odpuścimy diabłu, rozumiesz? A to jest kłamca, ojciec kłamstwa, człowieku, i to jest taki agregat, że się w pale nie mieści. On ostatkiem sił, ten więzień, on był, człowieku, on robił takie majstersztyki, że się w głowie nie mieści. On płakał, wiecie, on w ogóle, co on nie robił, tam taka jest w ogóle kobieta, ta co w Matrixie grała, tą, co się zakochała w tym Matrixie, rozumiesz? No. Ona tam gra taką panią oficer z FBI. I ona w ogóle, jak ona widzi, co on robi, ten Samuel Jackson, to ona mówi, ale jak tak można, a gdzie prawa, gdzie konwencja? On mówi, konwencja? Każda bomba zabije 10 milionów ludzi. Jaka konwencja? Jaka konwencja? I ona go broni, ona próbuje go bronić. Wiecie, tam są wszystkie moralne zasady porozwalane, ale jest jedna rzecz. Gość jest takim manipulantem, że się w pale nie mieści. I taki jest diabeł. Diabłu, jak odpuścisz na pół centymetra, jak się zlitujesz nad nim, a pamiętaj, diabeł działa przez twoją duszę. Jak się zlitujesz, tak? Jak on ci odwinie, to nie będziesz wiedział, z której strony jest Jezus, a z drugiej Chrystus. To wiesz, się nie zorientujesz w ogóle w terenie. Albo jedziesz do końca z diabłem, ok? Albo przestań być chrześcijaninem.
Po prostu. W ogóle. Rozumiesz? I to się zalicza do tego, o czym tutaj mówił Michał. Tak? Jedziemy do końca. I teraz chcę ci pokazać jedną rzecz. Bardzo ważną rzecz. Wiecie, jesteśmy ludźmi, którzy rozumieją, czym jest łaska, czym jest przebaczenie grzechów. Ale chcę ci powiedzieć bardzo ważną rzecz. Jeżeli ty popełniasz błędy w swoim życiu, nie dociskasz diabła do końca, nie dojedziesz do końca, tak? To to musi odbić się czkawką w swoim życiu. Musi. Takie są duchowe zasady. Istnieje taki nurt enigmatycznego myślenia w Kościele, że Bóg nas kocha i w związku z tym, jak my popełniamy różnego rodzaju gafy życiowe, tak? To jest jeszcze tak, to Pan nam to obróci ku dobremu. No ja chcę ci powiedzieć, że to nie do końca tak jest, że Pan obróci ku dobremu, bo Pan w ogóle nie robi takich obrotów. Nie wiem, czy mnie rozumiesz. Pan się nie zajmuje obracaniem ku dobremu. W ogóle Pan tego nie robi. Ludzie zamieszali w to Boga. Tego w tym Boga nie ma. Ponieważ wiesz, istnieje takie coś jak wolna wola człowieka. Tak? I Bóg nigdy nie pogwałci naszej wolnej woli. I nawet wtedy, kiedy ty coś zrobisz i coś złego i ty pokutujesz z tego, to nie znaczy, że to coś złego zniknie. A niektórzy chrześcijanie myślą, że zniknie zawsze. A to nie tak, że zniknie. Rozumiecie, o czym ja mówię? To nie tak, że zniknie. Pokażę wam to. Druga księga Samuela, 11 rozdział. Tylko na tej księdze zostaniemy sobie. Druga księga Samuela, 11 rozdział. Od wersetu... Ja to przeczytam, bo to jest... To jest ciekawe. Przeczytam ten 11 rozdział. Przeczytam kawał rozdziału. Tak sobie poczytamy Biblię na początku. A potem przyjrzymy się temu szybko. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i całym Izraelem, a ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jerozolimie. Ja będę czytał to i będę od razu wam mówił o pewnych rzeczach. Oni wyruszyli, a Dawid został. Został w domu. Pierwsza rzecz, która zaczyna być jakby prologiem całej tragedii, która tutaj jest, to jest to, że on nie wyrusza na wojnę. Wiecie, co to jest? To jest symbol chrześcijanina, który już się dochrapał, któremu już jest dobrze, który już jest królem. Jest napisane w Biblii: utył Jeszurym i wierzgał. Rozumiesz? Utył Jeszurym i wierzgał. Już mi dobrze. Już idę do nieba, jestem ochrzczony w Duchu Świętym, mam służbę, uwalniają się dary przeze mnie. Po co pójdę na wojnę? Nie idę, zostaję w domu. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łóżka i przechadzał się po trasie swojego królewskiego domu i ujrzał z tego trasu kąpiącą się kobietę. A była to kobieta wielkiej urody. Wstał wieczorem. Wstanie wieczorem. W Izraelu. Rzecz nie do przyjęcia. Facet przeleżał cały dzień w łóżku. To jest symbol chrześcijanina, który uważa, że wygoda życia, tak, jest szczytem Ewangelii. Wiecie, ja głoszę prosperity. Ja jestem człowiekiem głoszącym prosperity. Ja jestem człowiekiem ruchu wiary. Natomiast dla mnie prosperity w ogóle nie jest związane z przewartościowaniem rzeczy. Do jednego mojego znajomego pastora przyszedł człowiek i mówi do niego: pastorze, Bóg mi objawił. I chciał mówić dalej, ale ten pastor mu przerwał: tobie Bóg nic nie objawił. Bo tobie Bóg nic nie objawia. Dlaczego? Dlatego, że ty w ogóle nie słyszysz, co mówi Bóg. Jak to ja nie słyszę, pastorze? Nie mówię. Ty wstajesz, mówi, ty do roboty nie chodzisz. Ty jesteś lej śmierdzący. Ty śpisz do południa. Bóg nie rozmawia z takimi ludźmi. Mówi: wyspa. Wiesz, o czym mówię? Facet nie pracował, bo nie chciał. Tak? I twierdzi, że ma objawienia. To jak przychodzą ludzie
W takim stanie, mój mały zbawienie, mówię, weź się zbawić. Idź do tych, którzy Cię wiedzą, co Ci uwierzą. Nie masz żadnych objawów. Dawid przeleżał cały dzień w domu. I co się wydarzyło, że jak on leżał w domu? Zauważyliście, co zrobił? Wstał i pierwszą rzeczą, którą zobaczył, to przez okno zobaczył nagą, kąpiącą się kobietę. Zobacz, kiedy wchodzimy w system stagnacji duchowej, tak? Kiedy uważamy, że już nie musimy dojeżdżać diabła, kiedy uważamy, że w naszym życiu jest wszystko super, tak? To właśnie wtedy zdarza się takie zjawisko. Właśnie wtedy. Czego ono się mu nie zdarzyło wcześniej, temu człowiekowi? Tylko właśnie wtedy, kiedy już był królem, kiedy już wszystko było u niego fajnie, tak? Coś wam powiem. Wchodzimy w coraz lepszą sytuację życiową wszyscy. I będziemy wchodzić coraz lepszą. Powiem wam, będziecie mieli coraz więcej pieniędzy. Będziecie mieli coraz silniejsze zdrowie. Będziecie coraz bardziej odporni psychicznie. Będziecie mieli coraz więcej przyjaciół. Będą się coraz bardziej dary duchowe przejawiały przez was. Rozumiesz? Będziesz falił Bożymi rzeczami jak w rękawa. Rozumiesz? To jest nieuniknione w naszej służbie. W ogóle nie ma bada. Będzie nas coraz więcej tu w kościele i więcej po Polsce. Rozumiecie? Będą o nas mówili w telewizji, w radiu i w innych miejscach. Rozumiecie, czy ją mówię? I coś wam powiem. To jest niebezpieczny teren. To nie są bezpieczne rzeczy. Ludzie o tym marzą, nie rozumiejąc, że to nie jest bezpieczne. Ludzie marzą o takich rzeczach, ale to nie jest bezpieczne. Tak jak wszyscy marzą, żeby być bohaterem. Tylko żeby być bohaterem, tak? To trzeba najpierw dokonywać bohaterskich czynów, które są niebezpieczne. Ludzie by chcieli być bohaterem, tak? Bez dokonywania bohaterskich czynów. I im się wydaje, rozumiesz, że to się nazywa łaska. To nie jest żadna łaska, to jest bzdura. Bohaterzy najpierw ryzykują swoim życiem, żeby być bohaterami. Rozumiesz, o czym mówię? Chcesz być bohaterem? To najpierw musisz zasuwać, rozumiesz, po linii po granicy życia i śmierci. Bohaterzy tam się rodzą. Tam się rodzą bohaterzy. Najpierw trzeba zasuwać po granicy życia i śmierci. Tak on się nazywał, ten bogacz taki? Rothschild, Rydfield, jak? Rothschild. Jak? Nie Rockefeller, jest tam. O. Facet powiedział taką rzecz. Nie umiałem tego wypowiedzieć. Kiedy po ulicach płynie krew, kupuj nieruchomości. Rozumiecie? My go pytali, jak on się dorobił, tak? On się dorobił wtedy, kiedy był największy kryzys. W kryzysie powstają fortuny. W kryzysach powstają bohaterowie. W kryzysach, tak? I teraz, kiedy wchodzisz na pułap szczęścia Dawidowego, zaczynasz królować, tak? To przychodzi potężne niebezpieczeństwo, że ci się nie chce iść na wojnę, tak? I że śpisz do południa. Skutek jaki? Natychmiast otwiera się demoniczna siła. Staje bogała kobieta, że ciebie ją tam patrzy. Przecież ona nieraz się tak kupała. Przecież ona tam mieszkała od dłuższego czasu. Przecież to była żona jego generała. Rozumiecie, o co chodzi? Dlaczego ją teraz zobaczył? Czemu on ją teraz zobaczył? Dlaczego teraz? Dlatego, że już w jego życiu było dobrze. Głosimy prosperity. Idziemy do miejsca, gdzie zdobywamy swój kanał. I nic nas nie zatrzyma, przyjaciele. Chodzi o to, że kiedy wchodzisz do swojego kanału, zaczyna być coraz bezpieczniej, coraz lepiej, coraz cieplej, coraz przyjemniej. Rozumiesz mnie? To nie możesz sobie pozwolić na to, żeby olać cały system wojny. Nie możesz zostać w domu. Nie możesz zostać w domu. Bo przyjdą demoniczne siły, które będą chciały zwrócić twój wzrok na coś, co będzie, co doprowadzi w twoim życiu do nieszczęścia. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, to jest Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Posłał mu powiem i kazał ją prowadzić. Zobacz, co on zrobił. Pokazuje ci skalę problemu. Zaczyna się dramat w życiu tego człowieka.
on ogląda i idzie za tym tematem. Jakie to łatwe! Kiedy się najłatwiej grzeszy? Powiedzcie wam, kiedy się najłatwiej grzeszy w życiu? Kiedy mamy poukładane prawidłowo fundamenty wiary. To już wiecie, że nie pójdziecie do piekła. A więc został z was wyeliminowany strach. Jedna z głównych broni religii. I coś ci powiem. Łatwiej ci się grzeszy. Łatwiej się grzeszy w kościołach pełnej Ewangelii. Wiecie dlaczego? Bo już się wie, że jest łaska rzeczą nieodwracalną. Ja znam ludzi, którzy planują grzech w kościołach pełnej Ewangelii. Bo oni wiedzą, że nic się nie stanie. Oni wiedzą, że Pan im przebaczy. Ludzie w kościołach pełnej Ewangelii planują przepraszanie za grzech, którego jeszcze nie popełnią. Ja usługuję już pastersko wielu ludziom, ja wiem, co oni robią. Bo już się nie boją. Strach został wyeliminowany. Strach u Dawida został wyeliminowany. Dawid stał się królem. Rozumiecie? Wszystko już miał. Był silny. Był potężny. I przyszedł łatwo grzech. Przyszedł mu grzech łatwo. Łatwo. Widzisz, grzech sam w sobie na początku, tak? Jest bardzo mało dostrzegany. I gdyby to się skończyło tylko na tym, tak? Na tym, że on nie poszedł. Na tym, że on wstał późno. Na tym, że on zobaczył. Rozumiesz? To jeszcze by było jakoś, ale on już ją wprowadza. Czemu? Bo grzech produkuje grzech. Demon ściąga demona. Głębia przyzywa głębię. On musi iść dalej. Czemu musi? On się już niczego nie boi. On już się nie boi niczego. Coś ci powiem. Już się niczego nie boisz. Już się nie boisz niczego. To jest bardzo dobra wiadomość. Chodzi o to, że musisz z tego prawidłowo korzystać. Bo jak z tego źle skorzystasz, rozumiesz? To diabeł urwie ci łeb. Albo ty dojedziesz diabła. Albo on dojedzie cię. Albo ty diabła. Albo on cię. Nie ma innej opcji. Piąty werset mówi. Kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida, to jest ci poczęła. Ona poczęła. Zrobił jej dziecko. Problem rodzi problem. Zobaczcie, co się dzieje. On jej dziecko. Bo zobaczcie, jak działa spirala zła. To jest spirala zła. To się samo nakręca. Tu w ogóle już nie trzeba niczego dodawać. To już leci do przodu. To już leci do przodu. To jest maszyna, koło zamachowe. Poczęła. Od 6 do 13. Wtedy Dawid posłał do Joaba i rozkazał: przyślij do mnie Uriasza, Chetyjczyka. A Joab przysłał Uriasza do Dawida. A gdy Uriasz przybył do niego, zapytał go Dawid, jak się powodzi Joabowi. Jak się powodzi wojsku, jaki przebieg ma wojna. Potem rzekł Dawid do Uriasza, idź do domu swego, umyj swoje nogi. A gdy Uriasz wyszedł z domu króla, niesiono za nim dar od króla. Lecz Uriasz położył się w bramie domu królewskiego razem ze wszystkimi sługami swego pana, a do swego domu nie poszedł. I doniesiono Dawidowi, Uriasz nie poszedł do swojego domu. Dawid kazał powiedzieć Uriaszowi, czy nie odbyłeś dalekiej drogi? Dlaczego nie przyszedłeś do domu swojego? Uriasz powiedział Dawidowi, skrzynia Boża, Izrael i Juda przebywają w szałasach. Mój dowódca Joab i wojownicy mojego pana obozują na otwartym polu. A ja miałbym pójść do mojego domu, jeść i pić i obcować z moją żoną? Jakoś żyw, jako żyje dusza twoja, że takiej rzeczy nie uczynię. Rzekł więc Uriasz, Dawid do Uriasza, zatrzymaj się tutaj jeszcze dziś, a jutro cię odprawi. Zatrzymał się Uriasz w Jerozolimie przez cały dzień. I przez dzień następny Dawid zaprosił go, aby jadł z nim i pił, i upił go. Wieczorem wyszedł, aby się położył do spania. Wraz ze sługami swojego pana, ze swojego domu nie poszedł. Co robi co robi Dawid dalej? Dawid już montuje cały system kłamstwa, tak? Aby przykryć swój grzech. Cały system manipulacji. Kolejne demony przychodzą.
Zobaczcie, tutaj mamy zjazd demoniczny. Zaczyna się od małych rzeczy. Nie poszedł na wojnę. Rozleniwił się. Zgrzeszył oczyma. Poszedł za porządliwością oczu. Rozumiecie? Doprowadził do tego, tak? Że ona poczęła. Czyli mamy już problem społeczny. Rozumiecie, co tu się dzieje? Następnie co zaczyna robić? Co robi dalej? Wymyśla system, jak przykryć swój grzech. I tutaj wchodzą już demony czarów. Demony manipulacyjne. Ja to widzę w kościołach, ludzie. Ja wiem, jak to działa. Kurczę. Ludzie mi się tłumaczą z grzechu. Ja mówię, ty. Czy tyś do uwolnienia? Dlaczego ty do mnie nie powiesz, że zgrzeszyłeś? Ty już zobacz, co ty dalej robisz. Zapraszasz kolejne pyty. Kolejne pyty demoniczne. Zobacz, do 14. Rano napisał Dawid list do Joaba i posłał go do go przez Uriasza. W tym liście zaś napisał tak. Postawcie Uriasza na samym przedzie, gdzie bitwa jest najcięższa, a potem odstąpcie od niego, tak by został ugodzony i poległ. A gdy Joab obległ miasto, postawił Uriasza w miejscu, o którym wiedział, że tam są najsilniejsi wojownicy. Gdy zaś wojownicy wypadli z miasta i wszczęli walkę z Joabem, poległo kilku z ludzi, z wojowników Dawida, zginął też Uriasz, Hetejczyk. Wtedy Joab wysłał posłańca i kazał Dawidowi powiedzieć o całym przebiegu bitwy. I dał posłańcowi takie polecenie. Gdy złożysz królowi sprawozdanie o całym przebiegu bitwy i wzbierze wtedy w królu gniew i powie do ciebie, dlaczego podeszliście tak blisko do miasta, aby toczyć bitwę. Czy nie wiedzieliście, że strzelają z muru? Któż to zabił Abimelecha, syna jakiegoś tam? Czy nie kobieta i tak dalej, i tak dalej. Także Uriasz Hetejczyk, twój wojownik, zginął. Zobaczcie, co tu się dzieje. W ogóle cały system kłamstwa zaczynają być wplątani inni ludzie. Doprowadza to do tego, że zaczyna być silne zgromadzenie demoniczne. Silne zgromadzenie demoniczne. Dawid daje dyrektywę, aby zamordować swojego dowódcę. Czujecie w ogóle, co to jest? W ogóle widzicie, do jakiego stopnia dochodzi sytuacja? Udaje zagniewanego. Przychodzą duchy kłamliwe. Przychodzi cały system hipokryzji. Rozumiesz? Od małej rzeczy. Pamiętajmy, że mówimy o Dawidzie, umiłowanym Pańskim, który jest symbolem narodzonego z Bożego Ducha i wypełnionego Duchem Świętym chrześcijanina pełnej Ewangelii. On jest tego symbolem. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? To nie jest coś pobocznego. To dotyczy nas. My musimy to w duchu rozpoznać. Facet zabił Uriasza. Udawał, że jest zdziwiony zjawiskiem. Planuje morderstwo, wplątuje w to innych ludzi, doprowadza do śmierci. 26 werset. A gdy żona Uriasza usłyszała, że Uriasz, jej mąż, zginął, opłakiwała swego męża. Doprowadza człowieka do cierpienia. Zobacz, co się dzieje dalej. To zaczyna zataczać coraz większe kręgi. Posłuchaj. Nasza rezygnacja z dojechania diabła na samym początku doprowadza do tego, że zaczyna być wokół nas jedna wielka fala porażki. Potem to się już nie pamięta o tym, co było na początku i skąd to wyszło. Ja potem terapeutyzuję ludzi i patrzę, skąd to wyszło. Ja im pokazuję, mówię, a zobacz, mówię, skąd to wyszło. To ci pokażę teraz, skąd wyszedł ten problem. Ten problem nie pojawił się dziś. Nie pojawił się wczoraj. On pojawił się dawno temu. Wtedy, kiedy zrezygnowałeś z wyjścia do walki. Twoja rezygnacja. Bo stanąłeś i powiedziałeś, jestem królem. Wszystko mogę w tym, który miał masja w Chrystusie. Mogę nie iść do walki. Rozumiecie? Powiedział mi się we łbach popieprzyło. Uważają, że wszystko mogę w tym, który miał masja w Chrystusie, to znaczy, że mogą nie iść do walki.
uważają, że jeżeli są synami pokoju, to nie muszą iść do walki. Tak się im wydaje. Ludziom się tak wydaje, że nie muszą. O, jestem liderem. Rozumiesz? Jestem pastorem, kiedyś napisałem takie nauczanie. Pastorzy, dajcie się uwolnić od demonów. Dajcie się pouwalniać. Rozumiecie? Rzadko który pastor chce być uwolniony od demonów. Bo twierdzi, ja nie mam demonów, ja jestem pastorem. Ja nie ma demonów. Bo demony to mają wzgląd na to, że on jest pastorem. Wiesz, co chodzi? Demony to interesuje. Tak jak demony interesowało to, że Dawid jest Dawidem. Król Izraela, król Judy, wiesz, o co chodzi? Wybrany pański. A diabeł sobie, wiesz, kręci w nosie kulki, rzuca, a ty mówi, weź, dobra, Dawidek, dobra, dobra, chodź, 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 ja ci coś pokażę, chodź. Tak się, tak jest podejście diabła, zrozumcie mnie. Proszę was obejrzeć ten film bez reguł. Naprawdę, zobaczcie, co on w ogóle za mrok jest w jej ludzie. Człowieku, muszę ci zdradzać różne rzeczy, bo są to ciekawe rzeczy. Ale najciekawsze jest to, rozumiesz? Jak ten gość przesłucha i jedzie ze wszystkim dookoła. W ogóle po prostu wie. Siada w kolegacie koło niego i mówi, no to bym to musiał się zabić. No. Mówi, wiesz, no, mówi, no tak się to kurczę skończy. Zupełnie bez emocji, wiesz, będzie, że profesjonalista. 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 Musisz być profesjonalistą. Musisz torturować diabła. Rozumiesz? Musisz gnieść jego łeb pod swoimi nogami. Dzień, dzień! Ani chwili oddechu, ani chwili litości! Bo inaczej uruchomisz spirale zła. Spirale zła uruchomisz. Z autopsji wiem takie rzeczy. Nieraz uruchamiałem różne spirale zła w swoim życiu. Dzięki Bogu Najwyższemu zatrzymywałem. Rozumiesz? Ja wiem, jak to działa. Dzisiaj ja wiem, jak to działa. To jak małe, jak ludzki Lego był ustawiany. Dotkniesz się, sypie. I wtedy znowu na dużo krzyczeć, że Bóg jest ze mną. 27 werset. Lecz gdy przeminęła żałoba, posłał Dawid i sprowadził ją do swojego domu i została jego żoną i rodziła mu syna. Wiesz, ten postępek, który popełnił Dawid, nie podobał się Panu. Zobacz, do tej pory w ogóle nie ma informacji jeszcze, że coś się nie podobało Panu. Chodzi o to, że Bóg jest dobrym Bogiem przez cały czas. W tamtym czasie Chrystus nie został ukrzyżowany. Jeszcze istniały rzeczy takie, że Bóg ingerował w sposób zewnętrzny, choćby przez to, że coś mu się nie podobało. Coś ci powiem. Powiem ci, w jak niebezpiecznej sytuacji jesteś dzisiaj. Dzisiaj żyjesz w epoce, kiedy Chrystus został ukrzyżowany. Posłuchaj dalej, co ci powiem. I Bóg nigdy nie będzie niezadowolony. Jesteś w potwornie trudnej sytuacji, bo Bóg się nigdy na ciebie nie rozgniewa. Bóg nigdy się od ciebie nie odwróci. I Bóg nigdy nie powie do ciebie, jak nie będziesz chciał z Nim rozmawiać. Rozumiesz, o czym ja mówię? Taka jest teraz epoka. W takiej epoce żyjemy. Kurczę, on miał łatwiej. Bo przynajmniej była informacja, że Bogu się to nie podoba. A dzisiejszy chrześcijanin jest w stanie tak zatwardzić swoje sumienie. Rozumiesz? Że nie słyszy już nic. 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 To jest bardzo proste, żeby to zrobić dzisiaj. Żyjemy w epoce łaski. Zobacz, jak on się rozżalił. Tak się rozżalił, że ją poślubił. O, dobrze, w porządku, dokonałem swego, idę dalej. To jest przestępstwo zorganizowane. Rozumiecie? To nosi znamiona zorganizowanego przestępstwa. To nie jest przypadek. Rozumiecie? To nie jest przypadek. Dwunasty rozdział. Wtedy Pan posłał Natana do Dawida, a ten przyszedł do niego i powiedział: w pewnym mieście było dwóch mężów, jeden bogaty, a drugi ubogi. Bogaty miał bardzo wiele owiec i bydła, ubogi zaś nie miał nic oprócz jednej małej owieczki.
którą nabył i żywił ją, a ona wyrosła u niego razem z jego dziećmi, z chleba jego jadła, skupka jego piła, na łonie jego sypiała i była moja córka. Pewnego razu przybył do męża bogatego podróżny. Żal mu było wziąć ze sobą ze swoich owiec, czy ze swojego bydła, aby je przyrządzić dla podróżnego, który do niego przybył, wziął więc owieczkę tego męża ubogiego i ją przyrządził dla męża, który do niego przybył. Wtedy Dawid wybuchnął wielkim gniewem na owego męża i rzekł do Natana: jako żyje Pan, że na śmierć zasługuje mąż, który tak postępuje, za owieczkę zapłacić 4 razy, dlatego że taką rzecz uczynił i że nie miał litości. W wyniku tego, co zrobił, zakamienił swoją postrzegalność, sumienie i umysł. Zobacz, co się stało z Dawidem. Dawid wrócił po tym wszystkim do normalnego życia. To jest dopiero kibel człowieku. Zobacz, co to jest za kibel. Zobacz, co to jest, jakie to proste jest. Wrócić do normalnego życia. Co u ciebie, bracie? Wszystko w porządku, halleluja. Zrozum. Jakie halleluja! Zabiłeś człowieka, Dawidzie! Zmanipulowałeś kobietę! Zrobiłeś jej dziecko! Zaangażowałeś to swojego ministerstwa wojny, ministra wojny! Rozumiesz? Zrobiłeś te rzeczy! Dawidzie! Dawid jest zatwardzony! Religia jest mistrzem świata w zatwardzaniu człowieka. A charyzmatyczna religia człowieku nie ma żadnych problemów. Ludzie przychodzą do kościoła, halleluja, skaczą, tańczą. Nie ma żadnego kłopotu. Nie będziemy brać rzeczy na warsztat. Po co? Po co? Ale wypowiedzieć się chętnie o każdej sprawie. Przecież jesteśmy pokoleniem proroczym. Okej? Okay? Wypowiedzmy się. Na śmierć zasługuje! Takie rzeczy w Kościele Bożym? Jak można? Zobacz to z perspektywy ducha. Zobacz, jak ta rzecz wygląda. Wtedy na naszego Dawida: ty jesteś tym mężem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Ja cię namaściłem na króla nad Izraelem. Ja cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem ci dom twojego pana i żony twojego pana na twoje łono. Dałem ci dom Izraela i Judy, a jeśli by to było za mało, dałbym ci o wiele więcej. Dlaczego więc zgardziłeś słowem pana, popełniając zło na oczach jego? Uriasza Chetyjczyka zabiłeś mieczem, jego żonę wziąłeś sobie za żonę, jego zaś zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz już nie odstąpi miecz od domu twego po wszystkie czasy, dlatego że mną skardziłeś i wziąłeś żonę Uriasza Chetyjczyka, aby była twoją żoną. Tak mówi Pan, oto ja wzbudzę zło w twoim własnym domu przeciwko tobie. Na twoich oczach zabiorę ci twoje żony i dam je innemu i będzie z nimi obcował w blasku tego słońca. Co przychodzi, mówi prorok? Prorok mówi do niego o stanie faktycznym. Wiesz, gdzie jest prorok dzisiaj? W twoim duchu. Tam siedzi prorok Natan. Dzisiaj nie przychodzi do ciebie prorok z zewnątrz. Jest pełno dzisiaj proroków, którzy przychodzą z zewnątrz, by się na to śmiać chce. Rozumiesz? Prorok jest u ciebie w środku. I nikt mi nie wmówi, że jeżeli jest narodzony z Bożego Ducha, to ten prorok z jego wnętrza nie mówi do niego o jego problemie. Tylko że można go nie słuchać. Można tego nie słuchać. Można dalej brnąć w kanał. Można dalej mówić: o, taki czyn w Izraelu. Nie. Spójrz na siebie, mój prorok. Co tam jest napisane? Tam jest opisane przekleństwo, tak? Które jest przyporządkowane czynowi Dawida. Teraz posłuchajcie mnie. W rzeczywistości duchowej różnym czynom są przyporządkowane określone następstwa. Nie ma takiego czynu w naszym życiu,
które nie niesie jakichś konsekwencji. Albo będą to konsekwencje pozytywne, albo negatywne. Nie ma neutralnych zjawisk. Rozumiesz, o czym mówię? Takiego czegoś nie ma. Dlatego, że zrobiłeś to i to, to przyjdzie na ciebie to i to. Przypominacie sobie zapisy Nowego Przymierza? Co siejesz, to żniesz. Posłuchaj. Co siejesz, to żniesz. Tutaj nie funkcjonuje nic innego ponad tą zasadę. Nie ma czegoś takiego, co siejesz, tak? Jeśli później wyznasz swój grzech, to nie zeżniesz. To jest nieprawda. Bo jeżeli ty wyznajesz swój grzech, to oczyszczasz się z tego grzechu i stajesz w miejscu świadomości. Ok? Czyli wracasz do kontaktu z Duchem Świętym. Ale czyn jest czynem. Zgadzacie się ze mną? Kurczę, to jest proste jak konstrukcja gwoździa. Czyn jest czynem. Nie wymarzysz tego czynu, bo ten czyn już wszedł w strukturę społeczną. On się zjawił. Rozumiesz? Dajmy na to, że nawraca się Hitler. Aleluja! No nawrócił się Hitler, dajmy na to, zróbmy sobie najszybki teatr w głowie. No nawraca się Hitler, zanim tam proszę ciebie Sowieci wjeżdżają w niego, to raptem się pojawia jakiś ewangelista, proszę ciebie, Hitler stoi, proszę ciebie, rozwolnienie, bo tutaj już wiadomo, co się będzie działo. Ewa Braun, depresja, wszyscy powywalani, rozumiesz, siedzi sam w jakimś tam kanale i tu się raptem zjawia jakiś ewangelista i mówi do niego: słuchaj, czy ty słyszałeś, że Jezus cię kocha? A Jezus... Rozumiesz, o co chodzi? I tu raptem się nawraca Hitler. Okej! Okay. Halleluja! Łapią go proszę ciebie alianci, nie popełnia samobójstwa, bo już wie, że nie należy. Łapią go alianci, dostaje karę śmierci, idzie z podniesioną głową, wieszają go czy rozstrzelają. W porządku, Hitler w niebie, nie ma problemu. Dla mnie nie ma żadnego problemu. Dla mnie osobiście w ogóle nie ma problemu. Rozumiesz, o co chodzi? W ogóle. Ja w ogóle nie mam żadnych w związku z tym problemów. Ale miliony ludzi spalone w piecach, zagazowane, Europa zniszczona, tak? Rozumiecie, o czym ja mówię? Nawrócenie się Hitlera nie cofnie II wojny światowej. Tak nie działa krzyż. To jest fikcja literacka. Krzyż tak nie działa. Krzyż tak nie działa. Ja rozumiem. Hitler w niebie, halleluja. Okej? Okay? Czy się to komu podoba, czy nie? Bo taka jest prawda. Zresztą na procesie podczas procesu norymberskiego, kiedyś tam siedzieli hitlerowcy w więzieniach, tam chodzili ewangeliści po celach i ewangelizowali. Przynajmniej jest opisana historia jednego z tych ludzi, który oddał życie Jezusowi. Kat. Jeden z katów. I on realnie szedł z podniesioną głową na stryczek. Okej? Okay? Narodził się z Bożego Ducha. Chwała Bogu, spotkamy się z nim w niebie. Tak? Ale ja nie mówię o tym. Ja mówię o tym, co ten człowiek zrobił wcześniej, a czego nie można było odwrócić. Jeżeli uruchamiasz spiralę zła, to ta spirala zła zaczyna się rozmnażać. Przekleństwo przychodzi do życia człowieka. Rozumiecie, o czym ja mówię? Przekleństwo do życia człowieka przychodzi. Jakże ważną rzeczą jest, tak? Żeby trzymać pion. Bóg cię wyciągnie z każdego problemu. Nie pójdziesz do piekła nigdy. Choćbyś nie wiem, jak to rozrabiał. Ale każdy twój czyn będzie miał swoją konsekwencję. I pewne rzeczy będzie można zneutralizować przez moc, a pewnych nie. Rozumiesz? Pewnych nie. I my musimy zrozumieć tą prawdę, że tak to jest. Nie możemy bujać w obłokach. O, wszystko teraz Pan odwróci ku dobremu. Nie odwróci. Bo Pan nie robi takich rzeczy w ogóle. To są bzdury. Tak jak te bzdury, proszę ciebie, jak ten tutaj, który Polska, wybrany naród, proszę ciebie, Polacy, o, tyle lat. No, głupoty gadał. Tyle lat, no, taką rzecz powiedział, że tyle lat Bóg nie mógł znaleźć narodu w Europie. Ty polskie znalazł. To tak, że to w ogóle jest ta historia, człowiek. To ręce opadają, Polskę znalazł. Bóg Polskę znalazł.
Bóg honor ojczyzna. Matka, i matka zawsze dziewica. Kolacy. Po prostu nie porozumieli. On jest wolny człowiek. To jest świadectwo wolności. Wiecie dlaczego świadectwo wolności? Facet był narodowcem. Będziemy, jak się mówiło coś przeciwko Polakom, się gotował na czas. To, że on tak się zachowuje teraz na jesieni, to jest w ogóle świadectwo uwolnienia. Zobacz, żeby człowiek mógł się zorientować w tej fali zła, w tej spirali zła, którą nakręcił, że rzeczy są, tak? Że rzeczy źle się mają, to potrzebna jest interwencja nadprzyrodzona. Albo ten człowiek zacznie sam się ogarniać, tak? Albo trzeba inspirować przesłanie prorocze, modlić się wstawienniczo, iść z poselstwem, ja nie wiem, co rozumiesz, modlić się, żeby aniołowie do niego przyszli, bo facet jest tak zatwardziały, że się broni rękami i nogami, ten Dawid tutaj. Tak się broni, tak się bronią chrześcijanie. Zobacz, jakie jest przekleństwo. Nie odstąpi miecz od domu Twego po wszystkie dni. Miecz jest symbolem słowa. Nie odstąpi złe słowo od domu Twego, czyli środowiska, w którym żyjesz, po wszystkie dni, czyli stan stały. Czyli zaczyna być system zła pompowany w środowisko, w które żyjesz, na całej przestrzeni Twojego życia. Jeden akt niedojechania diabła powoduje, że całe Twoje życie, rozumiesz, zaczyna się rozwalać. Jeden akt. Wiecie, jak się łatwo załatwić? Kurczę. A najciekawsze jest to, że chrześcijanie się załatwiają, a dalej twierdzą, że są niezałatwieni. Ja nie, ja jestem zwycięzcą. Jestem z moim Panem. Mówią. Rozumiem. Jestem zwycięzcą, jestem z moim Panem. Jednym tchem to wypowiadają. Tak? Ja mówię, uspokój się, człowieku. Weź spójrz realnie na swoje życie. Wiesz, o co chodzi? Weź zobacz. Zostaje wzbudzone zło w całym jego domu przeciwko niego. To znaczy, że nie tylko zaczyna to napływać z zewnątrz, ale w środku zaczyna być jakaś forma gangreny, jakiś rozpad. Coś od środka zaczyna rozwalać. Zobacz, jak diabeł zaczyna mieć pole do popisu, to nie tylko przychodzi z zewnątrz, ale zaczyna przychodzić od wewnątrz. Rzeczy, które najbardziej kochasz, najbardziej, które są najbardziej bliskie Tobie, zaczynają być pożerane. I obdarzenie publiczne zła w jego życiu. Czyli, że człowiek taki zostaje zdyskredytowany na arenie królestwa. A też w systemie społecznym. Dyskredytacja. Wiecie, ile chodzi o takich poronionych płodów? Ludzie, którzy byli w służbach, ludzie, którzy byli po prostu w niesamowitym miejscu, tak? Uruchomili spiralę zła w swoim życiu. Wszystko padło. Padło. Był w Stanach taki człowiek, biskup federacji, dużej federacji ewangelikalnej. Szedł jak przecinać człowieku. Tysiące kościołów. Któregoś dnia w telewizji pojawił się wywiad z homoseksualną prostytutką. I ów młodzieniec powiedział przed kamerami, że od dłuższego czasu jego kochankiem jest biskup. Rozumiecie, jaki dym? To był dym człowieku, tak, że się w głowie nie mieści. Ludzie się modlili po całym świecie, żeby on się przyznał. Rozumiecie? Żeby ten facet się przyznał, żeby to nie szło dalej. Żeby to dalej nie szło. Facet falszył jak lew. On kłamie. Ale gej szedł do przodu. Miał parcie na szkło. Rozumiesz? Wiesz, jak jest stan. Telewizja przez ciebie to jest... Wszędzie się znalazł ten gej. Wszędzie opowiadał. Wreszcie biskup pękł. Przyznał się. Wiele lat był kryptohomoseksualistą. Nigdy nie dał się uwolnić z tego.
Rozumiecie, co ja mówię? Siedział w kanale tyle lat. Wiele lat nic nie wyszło. Ale wreszcie przekleństwo sięgnęło jego życia. Został zdyskredytowany. A wiecie, co się z tym taką rzeczą wiąże? Wiecie, jak w takiego przywódcę się uderzy, co się dzieje? To nie tam jego życie. Jak ty jesteś przeciętnym człowiekiem takim, który się nic specjalnie nie angażuje i ty sobie zachodzisz przez ciebie z domu do kościoła, z domu do kościoła, to najwyżej możesz zgorszyć swoich sąsiadów. Rozumiesz? Ale jak zaczynasz być osobą publiczną, tak? Przecież my jak tylko zaczęliśmy być osobami publicznymi, natychmiast zaczęły się różne rzeczy. Przychodzi mail do mojej żony, czy tam do mnie, nie, do mnie. I mówi tak, mail przychodzi, mówi: Artur, twoje zdjęcia pornograficzne wyciekły z internetu. Tak? Skontaktuj się tutaj z nami, wiesz. Więc napisałem, mówię, no, to się skontaktowałem. Skontaktowałem się w ten sposób, że mówię, taka jest sytuacja, że mówię, nigdy nago nie byłem w internecie, więc po prostu nie mogłem wyciągnąć tych zdjęcia. Ale to są, na pewno są tutaj, wejdź na tą stronę, zobacz, tutaj jest wszystko serio. Nie. Nie ma moich zdjęć pornograficznych w internecie. Takich rzeczy jest mnóstwo. Rozumiecie? Diabeł używa różnych środków. Akurat w moim przypadku to są rzeczy drobne. To są drobne rzeczy, bo ja to się śmieję. Tak? Bo ja prowadzę w sposób silny swoje życie duchowe. Chociaż już się pojawiła taka jedna artystka, która stwierdziła, że jest ze mną w ciąży. Jak jej nie zapłacę, to ja się wyśpię, jak nie położę pieniędzy pod koszyk. To ona to ujawni wszystkim, że to ja jej dziecko zrobiłem też. To są drobiazgi. Tak? To są takie dotknięcia, różnego rodzaju dotknięcia. Gdzie jest, gdzie nie ma żadnego haczyka, są dotknięcia. A teraz sobie wyobraź, że człowiek nakręca spiralę zła. Że gdzieś w twoim życiu jest jakaś ciemność i ty tą ciemność ukrywasz i ty z tą ciemnością chodzisz. I co ty myślisz? Że przekleństwo nie przylgnie do twojego życia, to się mylisz. No mylisz się. Ono przylgnie, bo ściągasz je jak magnes. Rozumiesz? To w ogóle nie ma, że się ukryjesz gdzieś tam. Mój znajomy nawrócił się w więzieniu, głosiłem mu Ewangelię. Narodził się z Bożego Ducha. Brał heroinę. W mieście tutaj w Warszawie był znany z tego, że jako jeden z nielicznych potrafił sobie podawać heroinę tutaj w żyłę, gdzieś w szyi. Chodzili czpury do niego, prosili mnie, żeby im wkuwał się w szyję, bo się bali, że w tętnicę nie trafić. Na moich oczach kładłem na niego ręce, bez jednego skrętu wyszedł z heroiny. Nic mu nie było, rozumiesz? Kropli potu nie uronił. Boża moc topiła na niego. Przyprowadziłem go do Jezusa, został ochrzczony w Duchu Świętym. Wyszedł na wolność. Przyłączył się do jednego z kościołów w Warszawie, tutaj takich dużych, charyzmatycznych. Wszedł w służbę, założył firmę. Szedł jak przecina. My wtedy prowadziliśmy na wsi kościół, przyjeżdżał tutaj raz do nas. Przyjeżdżał, patrzyłem na niego, jak tam mówiłem. On mówi, dobrze, dobrze. Ja mówię, chyba kurczę nie do końca. Rozumiesz? Wiedziałem, że pałał miłością światową do swojej kuzynki. Mówiłem mu, nie kręć się wokół tej kuzynki. To córka diabła. Ty jesteś synem Boga. Artur, ja ją przyprowadzę do Jezusa. Mówię, weź, człowieku. Mówię, ty ją przyprowadzisz do Jezusa, to dopiero się zacznie kręcić koło niej. Ale on się kręcił koło niej, tak? Tak się kręcił, że zaczął z nią sypiać. To, że zaczął z nią sypiać, spowodowało, że zaczęło go ciągnąć do heroiny z powrotem. Kupił sobie raz, kupił sobie drugi, kupił sobie trzeci raz, załadował sobie i umarł na schodach na pracę. Płakałem jak dziecko. Stałem przed lustrem, płakałem. Byłem na jego pogrzebie, patrzyłem, miał 33 lata. Pastor tego kościoła mi zapytał, Artur, czy chcesz coś powiedzieć? Ja mówię, żygać się chcę, to chcę powiedzieć. Jestem wściekły na diabła. Jestem wściekły na diabła. Spirala zła uruchomiona. To jest proste. To łatwo zrobić. Werset 13. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił twój grzech, nie umrzesz. On pokutuje i wskutek tego łamie moc przekleństwa.
Pierwsza rzecz, kiedy się wchodzi w coś takiego, człowiek musi się zatrzymać, musisz pokutować, obojętnie na jakim etapie jesteś. Pokuta. Pokuta to nie jest przepraszam Cię Boże, tak? Pokuta to nie jest przepraszam Cię Boże i pomóż mi z tego wyjść. To nie jest pokuta. Powiedzieć Ci coś? Ty możesz wyjść zawsze, kiedy chcesz. Zawsze możesz przestać. Czy Ty wiesz o tym, że zawsze możesz przestać? Nina Ci opowiadała świadectwo. Zobaczyła, jakiej koleżankę wywieźli. Proszę Ciebie, karetką pogotowia z pracy, bo się zapracowała. Co zrobiła? Wyszła z pracy. Wyszła. Zrezygnowała. Wyszła. Taki przykład. Zamknęła jakiś temat. Zatrzymała się. Pokuta. Zobacz, werset 14. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, czy to syn, który Ci urodził, musi umrzeć. Kurczę, to jest zasada. Zrozumcie to. Przeczytajmy 13 i 14 jeszcze raz. Wtedy rzekł Dawid do Natana, zgrzeszyłem wobec Pana. Natan zaś rzekł do Dawida, Pan również odpuścił Twój grzech, nie umrzesz. Ponieważ jednak czynem tym zbezcześciłeś Pana, czy to syn, który Ci się narodził, musi umrzeć. Musi umrzeć. Czyli są takie rzeczy, które są nieodwracalne. Nawet kiedy jest pokuta, zatrzymujesz się, zatrzymujesz pewien proces, ale to, co do tej pory było w różnych konfiguracjach, to są często rzeczy nieodwracalne. Rozumiesz? Nieodwracalne. Jedne są odwracalne, inne są nieodwracalne. I my musimy wiedzieć o tych rzeczach nieodwracalnych. I to musi nas trzymać w pionie. Że są pewne rzeczy, Ty możesz ich nie czuć dzisiaj, nie widzieć, ale ja Ci mówię dzisiaj, musisz uwierzyć mi. Ja prorokuję dzisiaj i mówię do Ciebie, że są rzeczy nieodwracalne. I po co masz potem żyć z czymś takim? No po co? Więc lepiej zapobiegać, niż potem żyć z czymś takim. Werset od 15. Potem Natan poszedł do swojego domu, Pan zaś ugodził dziecię, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, ono zachorowało. Wtedy Dawid błagał Boga za dziecięciem i pościł Dawid, a gdy przyszedł na noc do domu, leżał całą noc na ziemi. Wtedy przystąpili do niego starsi jego domu, aby go podnieść z ziemi, nie chciał wstać i nie spożywał z niej posiłku. Siódmego dnia dziecię zmarło. Słudzy Dawida bali się powiedzieć mu, że dziecię nie żyje. Myśleli bowiem, jeżeli oto, póki jeszcze dziecię żyło i my mówiliśmy do niego, że on, a on nie słuchał naszego głosu, to jakże mamy mu powiedzieć, że dziecię nie żyje, gotów jeszcze zrobi sobie coś złego. Lecz Dawid spostrzegł, że jego słudzy szepczą między sobą, domyślił się więc, że dziecię nie żyje i zapytał Dawid słudzy, czy dziecię zmarło, a oni odpowiedzieli, zmarło. Zobacz, mimo błagania i oczyszczenia umysłu oraz działań ratunkowych, jakiś element umiera. Czyli on próbował wywalczyć jakąś rzecz. Oczywiście my musimy zrozumieć bardzo ważną rzecz, że żyjemy w epoce Nowego Przymierza. Bóg nikogo nie godzi chorobami, Bóg nie daje przekleństw, Bóg nie daje takich rzeczy. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że te rzeczy istnieją w duchowej rzeczywistości. Rozumiecie, o co chodzi? Tak jak szosa ma swój prawy bok i lewy bok. To szosa się gdzieś zaczyna, gdzieś się kończy. Rozumiesz, o co chodzi? I szosa Starego Przymierza jest taka sama, jak szosa Nowego Przymierza pod tym względem. Ma prawą i lewą stronę. Tak jak w Starym Przymierzu jechałeś, musiałeś się trzymać szosy, tak jak w Nowym Przymierzu jedziesz, musisz się trzymać szosy, bo tam są po prostu rowy po bokach. Ty rozumiesz, to po prostu to nie ma czegoś, jak już się zmieniło coś. To ta szosa dalej ma jakieś swoje ramy. I albo idziemy tym kierunkiem, oczywiście widzimy jaśniej, widzimy klarowniej, Bóg jest po naszej stronie 24 godziny na dobę, ale jednak rowy są. I się nie chodzi tam po tych rowach, nie chodzi się tam. Rozumiesz? Tam się nie jeździ samochodem, tam się nie wjeżdża w te pola. Rozumiesz? Tam się nie wjeżdża, się jedzie szosą. Czyli mimo, że on błaga, mimo, że on się kaja, tak? To rzeczy już nastąpiły. Kiedyś pewien człowiek uraził dogłębnie żonę Dereka Prince'a.
i przyszedł do niej, pokutował. Tylko że jego urażenie było takim urażeniem, że on publicznie ją zniesławił. I niesława poszła już po prostu na cały region. Wiecie, no po prostu zniesławił. I przyszedł do niej, mówi: przepraszam cię, chcę, żebyś mi przebaczyła. Ona mówi: przepraszam cię. Tak? I on do niej mówi: czy my teraz wrócimy do takich relacji, bo oni mieli służbę. Tak? Czy wrócimy do takich relacji, tak? A ona mówi: posłuchaj, widzisz tą wieżę? To była taka wieża jakiegoś tam czegoś. Mówi: wejdź na górę, rozsyp worek z piórami, tak? A potem spróbuj pozbierać te pióra. Tak mu odpowiedziała. Rozumiesz? Coś pękło, coś się załamało. Rozumiesz? Pewne rzeczy są nieodwracalne. Ja dzisiaj w ogóle się... Ja się musiałem upokorzyć wobec tego zjawiska. Ja wierzę w Boga mocy. Ale ja po prostu też wiem, że pewne rzeczy są nieodwracalne. Rozumiesz? Chorobę można uzdrowić. To nie jest problem. Tak? Demona można wyrzucić. Ale pewne działania społeczne zostawiają potężny ślad. Wy wiecie, ile się pracuje na zaufanie społeczne na przykład? W naszym mieście, żeby ludzie w ogóle chcieli nas słuchać, potrzebowaliśmy z Agatą 10 lat. 10 lat. Pierwsza moja ewangelizacja to była taka, że babcie siedziały pod blokiem, mówiły, że morderca będzie ewangelizował. Koniec świata. Koniec jest. Morderca będzie ewangelizował. 10 lat! Zanim ludzie zaczęli nas słuchać! Kupę rzeczy można załatwić, ale pewnie czy nie załatwimy. Jest moc krzyża, ale moc krzyża nie obejmuje pewnych rzeczy. W ogóle wiecie o tym? Nam się wydaje, że krzyż obejmuje wszystko. No nie wszystko. Są rzeczy, których krzyż nie obejmuje. Na przykład zaufania społecznego. Bo na zaufanie społeczne musisz zapracować. Słyszałeś o tym? Że na dobre imię się pracuje? Wiesz, co to znaczy na przykład, że ewangelista jakiś, który jest publiczną osobą, upada w cudzołóstwo. Wiecie, co to znaczy, żeby on wrócił z powrotem na pułap usługi? Bóg mu przebaczył! Kilka osób z boku też! Ale istnieją tysiące ludzi, tak? Którzy nigdy już nie obdarzą tego człowieka zaufaniem. Nigdy nie puszczą jego filmiku ewangelizacyjnego, nigdy nie podadzą jego nazwiska, przez to też mnóstwo ludzi nie usłyszy Ewangelii. Rozumiecie, jak działa przekleństwo? To bardzo łatwo sobie schrzanić coś. Ludzie źle się żenią. Wyszła za mąż, tłumaczyłem, nie wychodź za chłopa ze świata. Wyszła za mąż, urodziła troje dzieci, ona po trójce dzieci się ogarnęła, mówi: chyba jestem nie w tym miejscu, co potrzeba. Ona po 20 latach się ogarnęła, mówi: co teraz? Ja mówię: pięknie. Ty mnie teraz pytasz, co teraz po 20 latach? Masz troje dzieci, proszę ciebie, męża, który chlaj cię leje. Wiesz, o co chodzi? I ty teraz się zastanawiasz, jak wrócisz. Przecież Pan mnie powołał na proroka. Ja mówię: to w ogóle nie polecisz za szeroko. Jakoś nie przypuszcza, żebyś dzisiaj mogła załapać publiczną służbę proroczą, tak? Bo ty pójdziesz prorokować gdzieś, ludzie powiedzą do ciebie: ty, czy ty jesteś przytomna? Czy ty żyjesz z facetem ze świata 20 lat, w mordę cię leje, pije, tak? Twoje dzieci po prostu chodzą po ścianach, a ty mówisz do mnie, że masz przekaz proroczy? Weź gąsię. Kurczę, no i co z tego, że ona ma przekaz proroczy? Ja w ogóle nie wątpię w to. Ja w ogóle nie wątpię, że ta kobieta się opamiętała. Ja w ogóle, ponieważ to nieodwracalne powołania i dalej Boże. Amen? I koniec. I ona jest prorokiem pańskim. Pytanie, kto jej będzie słuchał, tak jak tego proroka, proszę ciebie, tak jak tego, co był pusty jak bęben turecki, co pieniędzy nie miał, w przypowieściach Salomona. Pamiętacie? Był mędrzec. Tylko że mędrzec nie miał szmalu. Bo mędrzec myślał, że wystarczy, że on ma przekaz od Pana. Ale on był biedakiem. Miasto było atakowane, on przyszedł, mówi: mam przekaz od Pana, trzeba zrobić to czy tamto. Mówią: dobra, weź pustaku, gąsie, ty nie masz pojęcia o niczym. Zaraz ty wyglądasz w ogóle jak dziad kalwaryjski, rozumiesz, o co chodzi? Ty chcesz mi tutaj coś mówić, jak mam żyć? Czy on był prorokiem? Był! Czy miał przekaz od Pana? Miał! Ale ponieważ uruchomił spiralę zła w swoim życiu, tak? Nie zbudował struktury finansowej, tak? To nie był poważany w społeczeństwie. I co nam z proroka, który nie jest uważany w społeczeństwie? Do kogo on będzie prorokował? Sam do siebie? Zobaczcie, jak to działa. Na przykład zaufania społecznego nie mamy z krzyża.
Na przykład. 20-23. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, położył, spożył go. Wtedy rzekł do niego sługi: co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię umarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. On powiedział: dopóki dziecię żyło, pościłem i płakałem, gdyż myślałem, kto wie, może Pan zlituje się nade mną i dziecię będzie żyło. Teraz zaś, gdy zmarło, po cóż mam pościć? Nie mogę go, czy mogę go jeszcze wrócić do życia? To ja pójdę za nim, a ono nie powróci do mnie. A więc teraz posłuchaj. Jeżeli w życiu człowieka, który wszedł w spirale zła, dochodzi do sytuacji tak patowej jak u Dawida i widzimy, że pewnej rzeczy już nie można zmienić i my już pokutowaliśmy i widzimy, że są pewne sytuacje, które są w naszym życiu nie do odwrócenia, tak? To musimy szczerze spojrzeć na tą rzecz i zrozumieć, tak? Że nie ma po co walczyć w tym temacie. Trzeba wstać. Trzeba wstać z tą raną, która jest. Trzeba wstać z raną. Rozumiesz? Wstać z raną, spojrzeć do przodu i powiedzieć: zaczynam od początku. Rozumiesz? Lepiej z raną, tak? Niż leżeć na ziemi. To bardzo prawidłowa postawa. Dawid pokutował, a więc jego umysł się otworzył. Zrozumiał, że pewnej rzeczy nie zmieni. Dziecko umarło, a więc co zrobił? Stał z tą raną, śmierć tego dziecka, tak? Wiedział, że Pan jest po jego stronie i powiedział: okej, trzeba żyć dalej. Pan jest ze mną. Tu się kłania wiara. Wiara mimo. Wiara mimo. Musisz w różnych sytuacjach zgodzić się, że coś przepadło. I zacząć od nowa. Może na niższym poziomie. Może z innego miejsca. Okej? Ale musisz iść. Nie możesz stać. Nie możesz czekać. Musisz iść. Musisz iść. I Bóg będzie z tobą z tego miejsca, w którego idziesz. Rozumiesz? On będzie z tobą. Być może nie sięgniesz już po pewne rzeczy. Tak? Ale musisz iść. Ponieważ nie wiesz, co będzie za rogiem. Nie wiesz, jaką kolejną przestrzeń Bóg może otworzyć. I ostatnie wersety. 24-25. Następnie Dawid pocieszał Batszebę, swoją żonę, przybył do niej i obcował z nią. Potem urodziła syna, któremu nadał na imię Salomon. A Pan go miłował. I poruczył go opiece nad Rana, proroka. A ten nadał mu na imię Jedidia, umiłowany przez Pana. Ze względu na Pana. Zobaczcie, co się dzieje dalej. Dawid wstaje z tą raną. Zgadza się z tym, że pewne rzeczy przepadły, tak? Odrzuca. Stąd słowo w Nowym Przymierzu, żeby nie patrzeć wstecz. Nie patrzcie na to, co za wami. Pewne rzeczy nie wyszły, tak. Przyznaj się do nich. Przestań skrywać kozaka. Przestań mówić, że po prostu, przestań przykrywać to blikstrem relikwii. Tak, spokutuj przed Bogiem, tak? Spójrz realnie na pewne rzeczy. Nie wyszło mi, okej. Więcej do tego nie dopuszczę. Ta rana będzie mi przypominać o tym, tak? Jak spojrzę na tą bliznę później, tak? Jak spojrzę na tą bliznę, to będę pamiętał, tak? Żeby już się nigdy nie dać wkręcić w taki syf. Spojrzę na tą bliznę. Nie będę obwiniał nikogo. Nie będę nikogo obwiniał. Spojrzę na bliznę, stanę przed Panem, powiem: dziękuję Ci, że mnie kochasz. Dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy. Dziękuję Ci, że wstałeś z martwych. Duchu Święty, prowadź mnie. Co się robi? Co się dzieje? Rodzi się syn. Rodzi się Salomon, potężny król, następca. Otworzyła się nowa przestrzeń. Pewne rzeczy muszą umrzeć w wyniku działań spirali zła. Ale to nie oznacza, że nowe się nie narodzą. Wiesz, dlaczego chciałem Ci opowiedzieć tą historię? Bo jesteśmy w takim miejscu, że jak powiedziałem, jesteśmy coraz silniejsi. I musimy zwracać na te rzeczy uwagę. Chciałbym, żeby u nikogo z Was nie doszło do nakręcenia takiej koniunktury. Chciałbym tego.
Ale to od Ciebie zależy, nie od tego. To od Ciebie zależy. To Bóg dał Tobie wolną wolę. Będziesz mógł dojeżdżać diabła 24 godziny na dobę, jak będziesz chciał. A będziesz mógł też odpuścić. Możesz mu troszkę odpuścić. Mam nadzieję, że jak ten film obejrzysz bez reguł, to zobaczysz, że nie warto. I że nawet najbardziej brutalne metody, a są tam bardzo brutalne metody, tak? Warto stosować, dlatego żeby diabeł był dojechany na samym początku. Od razu! Od razu! Ale jeśli zdarzyłoby się, lub na przykład jesteś obecnie w stanie, gdzie spirala zła jest nakręcona w twoim życiu, tak? To po prostu zatrzymaj się tam, gdzie jesteś teraz. Zatrzymaj się. Bo dalej będzie tylko trudniej. Zatrzymaj się i spokutuj. Bóg przebaczy ci wszystko, bo On już dawno przebaczył. Okej? I nawet jak pewne rzeczy nie będą działać już w twoim życiu, jak pewne rzeczy zabiłeś, to wstań! Wstań! I zacznij wierzyć temu, który ma moc wzbudzić w twoim życiu kolejną przestrzeń. Zupełnie inną. On tamtej nie będzie wzbudzał. Bo ty ją sam zabiłeś. Ale on wzbudzi nową przestrzeń. Nową. On powiedział, on to wszystko czynię nowym. I wzbudził Salomona. On nie utrzymał przy życiu tamtego dziecka, ale wzbudził Salomona. Rozumiesz, o czym ja mówię? Jest wzbudzony Salomon. Bo w moim życiu różne rzeczy się nie wydarzyły. Różne. Rozumiesz? Nie skończyłem szkół. Nie wiem, gdzie bym był, gdybym skończył szkołę. Rozumiesz? Pewnie bym miał łatwiej w różnych rzeczach. Prawidłowo wykorzystana edukacja, ona jest zawsze dobra. Prawidłowo wykorzystana. Wiele rzeczy zawaliłem w swoim życiu. Rozumiecie? Mam ze sobą 10 lat więzienia. Zawaliłem rzeczy. Zabiłem człowieka, byłem bandytą, robiłem bardzo złe rzeczy. Ten człowiek nie wstał z martwych. Dzieci dalej są sierotami. Pałają nienawiścią niektóre z nich pewnie do mnie. Może wszyscy, nie wiem. Ale wstałem z tą raną. Rozumiecie, o czym ja mówię? Wstałem z tą raną. Upubliczniłem się. Bóg otworzył nową przestrzeń. Z czasem rana się zabliźniła. Ok? Jak patrzę na tą bliznę dzisiaj, ok? To przypomina mi się, że nie powinienem nawet palcem dotykać pewnych rzeczy. Rozumiesz? Patrzę na, ja na różne blizny patrzę u siebie. Mówię, nie dotykam. Korzystam sobie z tego. Bóg mi otworzył nowe rzeczy. Dzisiaj nie robię jakichś dywagacji, co by było, gdyby. Gdybym skończył szkołę, gdybym nie siedział w więzieniu, gdybym słuchał mojej matki. Słuchał mojej matki, to nie doszłoby do różnych rzeczy w moim życiu. Ale nie słuchałem mojej matki. Może co ona może wiedzieć o życiu? Zrozumcie to przesłanie. To jest bardzo ważna rzecz. Nie uważajmy, że będąc na szpieniu włóczni przebudzenia w tym kraju, tak? Jesteśmy chronieni w ten sposób, że możemy robić, co nam się rzewnie podoba i włos nam z głowy nie spadnie. Bo to jest bzdura. Diabeł ma w nosie. Czy jesteś przebudzeniowcem, rozumiesz? Czy jesteś, proszę Ciebie, skostniałym baptystą? On ma to w nosie. Jego to nie interesuje w ogóle. Wiesz, co go interesuje? Czy jesteś tym, który go dojeżdża? Czy jesteś liberałem w stosunku do niego? Czy jesteś grzeczną panią z FBI? Czy jesteś popapranym Samuelem Jacksonem z toporkiem w ręku? Tylko i wyłącznie to go interesuje. Interesuje go to, czy się zlitujesz nad nim, czy wyprujesz mu flaki. Tylko to go interesuje. Jeżeli znajdzie w tobie odrobinkę humanizmu, odrobinkę liberalizmu, odrobinkę religii, ok? To pamiętaj, w
Każdy dzień będzie wygodniejszy. Któregoś dnia prześpisz cały dzień. A potem spojrzysz przez okno. Wstańmy proszę. Ojcze, dziękuję Tobie za to. Ojcze, ja modlę się teraz o każdego człowieka tutaj. Ja wzywam Twojego potężnego imienia Jezus nad każdym człowiekiem tutaj. Ojcze, dziękuję Tobie, że jesteśmy w miejscu, w którym widzimy proroczo, Ojcze. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa, teraz bierzemy autorytet nad każdą formą demoniczną w naszym życiu. W imieniu Jezusa, Ojcze, my stajemy w autorytecie Twojego Słowa. Ty powiedziałeś, że będziemy deptać po wężach i skorpionach, Ojcze. My teraz w imieniu Jezusa ogłaszamy, że nie odpuścimy diabłu na krok. Ojcze, w imieniu Jezusa, my ogłaszamy, że nie odpuścimy diabłu na krok. Ojcze, w imieniu Jezusa mówimy, że nie odpuścimy diabłu na krok, że my nie odpuścimy mu, że nie będzie takiego dnia w naszym życiu, że położymy się, Ojcze, i prześpimy duchowo cały dzień. Ojcze, w imieniu Jezusa ogłaszamy, że nasze oczy nigdy nie spojrzą na nieprawość. Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, a ja modlę się teraz za tymi ludźmi, którzy wpadli w spirale zła. Ojcze, ja modlę się teraz, ja mówię zatrzymanie, ja mówię zatrzymanie i ja związuję demoniczne siły, które stoją za nakręcaniem tej spirali zła. I ja mówię, każdy umysł, który jesteś w tym stanie, masz w tej chwili przejrzeć w imieniu Jezusa. Ojcze, ja dziękuję Tobie za pokutujących ludzi. Ojcze, ja dziękuję Tobie za powstających ludzi, Ojcze. I ja modlę się teraz, Ojcze, o siłę duchową dla tych, Ojcze, którzy popaprali różne rzeczy w swoim życiu i te rany ich przyciskają do ziemi. Ojcze, niech oni wstaną. Ojcze, niech wstaną. Ojcze, niech powstają z tą raną. Ojcze, niech powstają z tą raną. Niech przestają liczyć na zagojenie, Ojcze. Niech przestaną liczyć na to, że ta rana zniknie. Ale niech spojrzą, Ojcze, na przestrzeń, którą Ty otwierasz. Bo Ty jesteś z nimi. Uwielbiam Cię, potężny, wielki Boże. Wywyższam Cię, Królu, Królu. W imieniu Jezusa. Amen.